co on o tobie myśli lub co ona o tobie myśli. W zależności, kto jest ważą osobą ukochaną. Co na ten moment ta osoba ukochana o tobie myśli? Jak cię widzi, jak cię postrzega? Czy jak pozostałaś w jego wspomnieniach? Przypatrzmy się temu. Wróżba jest za pomocą jednej karty tarota, ale macie, kochani Państwo, do wybrania, do wyboru trzy grupy. Witam serdecznie wszystkich widzów, słuchaczy, nowych lub już stałych subskrybentów na moim kanale. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, proszę zasubskrybuj mój kanał koniecznie dzisiaj. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz codzienne powiadomienia o moich filmikach z wróżbami na różne tematy. Kochani Państwo, dziękuję za komentarze i lajki. Proszę o więcej. Niech kanał się rozwija, a mnie inspirują Wasze komentarze. Nieraz wystarczy jedno słowo, jeden smajlik, a już wiem, że jesteś obecny, obecna na moim kanale i to mnie bardzo cieszy, inspiruje, motywuje. Na wróżby indywidualne zapraszam oczywiście wszystkich Państwa na kontakt poprzez e-mail. Mój e-mail znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem, jak również w komentarzach. Mój adres e-mailowy to loelia.orakel@gmail.com. Zapraszam serdecznie. Wróżby indywidualne, osobiste, oparte są na Waszych datach urodzenia, Waszych zdjęciach i oczywiście konkretnych pytaniach do kart. Zapraszam serdecznie. I teraz, kochani Państwo, zaczynamy. Mam trzy grupy. Jak, co on, ona o Tobie teraz myśli? Pierwsza grupa, aniołek zielony. Druga grupa, aniołek biały, to jest opal. I trzecia grupa, aniołek fioletowy, to jest ametyst. Wybierzcie sobie aniołka, który Was przyciąga lub kolor, który Wam odpowiada albo po prostu kartę, która Was magnetyzuje. Mam nadzieję, że Państwo wybrali już kartę, więc zaczynam od grupy pierwszej. Co osoba ukochana myśli o Tobie teraz? Cesarzowa. Wow. Czyli wszystko to, co najpiękniejsze i najlepsze myśli o Tobie, Twoja osoba ukochana. Jesteś cesarzową w jego oczach, czy w jej oczach, czyli osobą piękną, kobiecą, powabną, wspaniałą żoną, matką, opiekunką, kochanką. Wszystkiego, czego się dotkniesz, rozkwita, rozrasta się. Żyjesz w zgodzie ze sobą i naturą, troszczysz się o wszystko, całe twoje otoczenie. Jest to kobieta piękna, zadbana, pachnąca, bardzo elegancka, urodziwa, estetyczna, dba o siebie, zadbana, tak? Kobieca, pociągająca. Zobaczcie, oczywiście tutaj jest kobieta w ciąży, to jest metafora do tego, że ta kobieta jest bardzo płodna. Oczywiście może on myśleć o Tobie jako o przyszłej matce jego dzieci, o dobrej partnerce i przyszłej żonie, matce. Natomiast on myśli o Tobie również, że jesteś bardzo kreatywną osobą, czego się nie dotkniesz, masz wiele pomysłów. Czyli tutaj płodność pomysłów, płodność kreatywności,
różnych idei, rozwiązań. Także widzicie jako osobę zaradną, tak jak już mówiłam, która troszczy się o wszystko i wszystkich dookoła. Także bardzo pozytywny Twój obraz. Oczywiście cesarzowa jest dobrą partnerką i seksualną, i życiową, i w relacji. Wie, czego chce i jest pewna siebie. Zna swoją wartość. Jest również osobą bardzo władczą. Jest to cesarzowa, czyli ma statut cesarzowej, więc jest bardzo władcza, umie podjąć decyzje, umie dążyć odważnie do celów, realizować je. Także jest zdecydowana, silna osobowość, silna kobieta, silna osoba. I to właśnie myśli o Tobie teraz Twoja osoba ukochana. To jest też karta stabilności. Cesarzowa mówi o władzy i stabilności, stabilnym zarządzaniu. Zarządzaniu czy rodziną, czy związkiem, czy partnerem, czy budżetem, tak? Także jest dobrą zarządczynią. Także w bardzo pozytywnych walorach widzi Cię Twoja osoba ukochana teraz. Zapraszam grupę drugą. Jak widzi Cię osoba ukochana? Wszystkie te osoby, które wybrały tego właśnie aniołka, zapraszam teraz serdecznie. Karta sześciu kielichów. Wow. Ta osoba wspomina Cię bardzo emocjonalnie. Sześć kielichów to karta wspomnień, karta sentymentalna. Powrót do Waszych pięknych chwil, momentów, gdzie byliście razem szczęśliwi. Wspominanie i jakby rozmyślanie, przypominanie sobie cudownych chwil. Tak jakby iluzje, marzenia, bajki, które na Wasz temat sobie ta osoba wyobraża. Jakby ta osoba żyła w świecie marzeń, w świecie iluzji, że jeszcze się spotkacie, że jeszcze będzie być może jakaś szansa, żeby coś między Wami znów się wydarzyło. Być może jesteście bratnimi duszami. Tutaj jest jakieś emocjonalne powiązanie, jakiś przede wszystkim powrót do tego czasu, gdzie wspólnie przeżywaliście piękne momenty. I tęsknota za tym. Tęsknota za tym pięknym czasem. Też widzimy tutaj motyw psa. Motyw psa mówi o wierności, lojalności, przyjaźni, która Was łączy. O tym, że właśnie wspólnym, silnym fundamentem Waszym jest przyjaźń, która Was łączy i która stwarza, że możecie na siebie liczyć, że macie do siebie zaufanie, że jesteście wobec siebie lojalni, niezależnie co się stało, czy jesteście teraz po rozstaniu. Ta osoba ukochana, która myśli o Was i tęskni za Wami, rozmyśla, planuje, marzy, ma nadzieję, że jeszcze się spotkacie, że jeszcze coś będzie, na pewno myśli o Was bardzo pięknie i pozytywnie. I na pewno brakuje tej osobie Waszej osoby, Waszego ciepła, Waszej bliskości czy Waszej obecności. Także tutaj karta tęsknoty, karta uczuć, emocji, wspominanie, przede wszystkim tęsknota. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam serdecznie grupę trzecią. Grupa trzecia to ten oto aniołek ametystowy, fioletowy. Wszyscy, którzy wybrali tą grupę, są teraz właśnie zaproszeni.
co osoba ukochana o Tobie teraz myśli. Dwa miecze. Twoja osoba ukochana odcina w tej chwili emocje i uczucia. Nie patrzy sercem, nie myśli o Tobie sercem. Nie myśli o Tobie w sposób emocjonalny i uczuciowy, czy miłosny. Myśli o Tobie tylko rozumem. Wycofuje się emocjonalnie i dystansuje się od tej relacji i od wszelkich uczuć do Ciebie. Wręcz ta osoba ukochana zamyka się tutaj na emocje. Widzimy, ta osoba nie chce nic słyszeć i nie chce nic widzieć. Odcina bardzo ostro, szybko, raptownie wszelkie uczucia. Jest jakby związana sznurami, opętana, zablokowana. Mieczy to oczywiście też symbol blokad. Ta osoba blokuje się na emocje, odcina te emocje i uczucia miłosne do Ciebie i blokuje je również. Ta osoba chce tylko racjonalnie i na zimno przemyśleć tutaj na poziomie głowy, co w ogóle Was jeszcze łączy. Dlaczego jeszcze Wy ewentualnie jesteście ważne lub ważni dla tej osoby ukochanej. To karta pełna blokad. To karta niedopuszczania emocji, wycofania się od emocji i uczuć, zamknięcie się na miłość, potrzeba odejścia, potrzeba spokoju, potrzeba decyzji, zamknięcie czakry serca i karta dwóch mieczy to oczywiście myślenie racjonalne, tylko tutaj posługiwanie się rozumem. Ta osoba analizuje i rozumnie, chce przemyśleć, co być może w ogóle jest dla niej ważne. I czy Wy jesteście dla niej ważne. Także tutaj ta karta na pewno przedstawia zjawisko, że brakuje tutaj emocji i uczuć, ponieważ są one absolutnie bardzo silnie zablokowane. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy odwiedzili dzisiaj mój kanał i życzę Wam pięknego wieczoru. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.